Siema, siema, z tej strony Maniek Różne i Ciekawe. Dzisiaj robimy unboxing. Zaraz Wam pokażę, co zamówiłem. Zobaczycie, co to jest. Także zapraszam do oglądania. Dobra, zobaczcie, coś przyszło. Zamówionko. Rozcinamy to. Ciężko jedną ręką, ale weźmiemy nożyczki sobie i zobaczmy, co my tu mamy. Ale zapakowane. Otwieramy. No powiem Wam, że dosyć solidnie zapakowane. Zobaczcie sami. Tu mamy. O. To wyrzućmy. Dobra. Ale nawalili tej folii bąbelkowej. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy wizytówkę sklepu. Akcesoria motocyklowe. Motortuning.pl. Słuchajcie. Rozwijamy. Zobaczymy, co to jest. Trochę ciężko tak jedną ręką. Powiem Wam, że zaraz ja sobie to rozetnę tutaj i zaraz do Was wracam. No, już jestem, zobaczcie, jeszcze taką, kurde, streczem owinięte to wszystko. Patrzcie, ile tego jest. No i co my tu mamy? Szperacz. Licht Bar Mini. Do motocykla szperacz. Także jak Wam ostatnio mówiłem, no zobaczcie. Ostatnio w motocyklu spalił mi się mini halogenik taki, co miałem z boku, Suzuki Katana, tak zwane jajo w Polsce, Suzuki GSX 600F. I zamówiliśmy nowe halogeny. No i zobaczymy, jak te się spiszą. Otwórzmy, zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie. Są mini halogeny, takie szperacze. Wykonane są z aluminium. Może i będą dużo lepsze. Słuchajcie, koszt dwóch sztuk 110 zł. 12-woltowe. Niby mają zasięg 150 metrów, ale w co nie wierzę. No ale zamontujemy je na crashpadach, także widzicie, jak to wygląda. Wykonanie jest dosyć fajne, powiem Wam, bo aluminiowe. Rozwalmy to. O, zobaczcie sobie. Tylko sprzedawca chyba dał dupy, powiem Wam, bo zamawiałem czarne, a przyszły. Kurde. Jeszcze macie odsłonkę. No ale nie będę ich odsyłał raczej, bo powiem Wam, że też mam taką aluminiowe coś w motocyklu wstawione. Srebrne, jak i ten halogen srebrny. No dobra, rozpakujmy drugi, zobaczmy, czy ten jest też srebrny. Dobra, zobaczmy, czy jest srebrny. Wyciągnijmy tego drugiego. No dobrze, że są srebrne. No ale powiem Wam, dał ciała trochę.
bo miały być czarne. Jeszcze w opisie przy zamówieniu napisałem, że mają być czarne. No ale dobra. Słuchajcie, ponoć tutaj macie rozmiar do 3 cm, zamontujecie na rurkę. No zobaczymy, jak to będzie świecić. Są dwa uchwyty. No wykonanie jest dosyć takie, powiem wam, solidne, bo aluminiowe. No zobaczymy, jak to się będzie sprawiać. Tam już przewody mam wypuszczone, zdemontujemy tylko te malutkie i zakładamy te halogeniki. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. Powiem wam, koszt niedrogi, jak wspominałem, 110 zł. Wysyłka gratis, bo tam ma... Dobra. Także co, no zobaczymy, nagramy filmik osobny. Montaż halogenów do Suzuki Jaja. I zobaczymy, jak to będzie świecić, no. Powiem wam, wykonanie solidne. Dosyć takie. Koszt nieduży. Nie są dosyć ciężkie, lekkie. Przewody zlutujemy, tam mamy wyprowadzone. Zamontujemy na crashpadach. No i później wam zrobię filmik po prostu, jak to montuję. I jak to wszystko świeci. No, także co, ja z wami się żegnam, wbijajcie na kanał Manie Krużnej, ciekawe, subskrybujcie, no i czekajcie następnego filmu serwisowego, będziemy montować nowe halogeny, zobaczymy, jak to będzie wyglądać i świecić. Także pozdrawiam, na razie, do usłyszenia. Zobaczcie jeszcze raz.